Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Rozmowa dnia, nasza telewizja sądecka, a dzisiaj w naszym studiu gościmy wiceprzewodniczącego Rady Miasta, pana Michała Kądziołkę. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie przewodniczący, widział pan wizualizację nowego stadionu? Z pewnością tak. Jak pan ocenia? Podoba się? No na pewno piękna grafika, bardzo profesjonalnie przygotowana. Widziałem tylko tam, internauci zauważyli, że jakoś położenie tego stadionu jest nie takie jak powinno, ale to może jakiś mały błąd się wkradł na etapie montażu tej grafiki. Ale muszę powiedzieć, że grafika jest bardzo imponująca, wizualizacja piękna i myślę, że Nowy Sącz jako taki duży ośrodek subregionalny, stolica subregionu, zasługuje na to, aby mieć piękny stadion. Zresztą ja od samego początku mówiłem o tym, jak może pani sobie czy państwo prześledzić moje wypowiedzi, że Nowy Sącz powinien od razu budować stadion na ponad 8 tysięcy miejsc, bo to jest po prostu tańsze. Ale czy to jest potrzebne? No to jest drugie pytanie. Czy no bo to jest tak ludzie z tego co widzę i z tego co rozmawiam z mieszkańcami Nowego Sącza są podzieleni. Jest duża część, którzy rzeczywiście mówią, że Nowy Sącz zasługuje na stadion, zasługuje na to, aby taki obiekt w mieście miał miejsce. Natomiast jest też grupa ludzi, która mówi wprost, że to jest zabawka dla garstki kibiców. Znaczy fakt jest taki, że ludzie są podzieleni, jeżeli chodzi o kwestię budowy stadionu, bo no nie wszyscy żyją w Nowym Sączu Sandecją, żyją piłką nożną. Mamy też fanów innych dyscyplin sportu. Niemniej jednak brakuje mi trochę takiej właśnie informacji ze strony prezydenta dla tych osób, które są mniej przekonane do budowy stadionu. Ja jestem bardziej przekonany też dlatego, bo Sandecji zawsze kibicowałem, interesuję się sportem i wiem, że jeżeli chcemy w przyszłości, aby Sandecja była profesjonalnie budowanym klubem i żeby miała sponsora strategicznego, no to musi mieć piękny stadion. Teraz miasto musi w to zainwestować, aby potem ewentualnie ten inwestor strategiczny mógł Sandecję czy miasto odciążyć od tych finansów i finansować ewentualnie Sandecję na poziomie gry ekstraklasowej, bo to jest też fenomenalna promocja miasta Nowego Sącza. Więc ten krok trzeba było wykonać. Natomiast żeby uspokoić tych mieszkańców, którzy rzeczywiście mają obawy, ja też te obawy rozumiem, bo oni też troszczą się o finanse miejskie, bo jednak to jest duży kawałek budżetu miasta i też spłata rat w najbliższych latach będzie, no, co tu dużo mówić, skutkiem konkretnym dla działań również inwestycyjnych w naszym mieście. Więc prezydent powinien przedstawić mieszkańcom, moim zdaniem, taką informację, jakie będą koszty utrzymania tego stadionu, ewentualnie też jakie ma w przyszłości plany dotyczące Sandecji. Tego mi dzisiaj brakuje. Nawet my, radni, pytając prezydenta i też nie możemy mieszkańcom udzielić tej informacji. Mi jest bardzo przykro, bo wiele osób do mnie dzwoni, również po tej prezentacji. Ja nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, jaka instytucja kredytuje budowę tego stadionu. Wiem, że były pytania ze strony radnych do prezydenta. Cisza na ten temat. My nie wiemy, czy jest to... Czy odpowiedział wiceprezydent Bochenek w trakcie sesji, że instytucja finansowa legalnie działa? Ale nie wiemy jaka. Nie wiemy jaka. Też bardzo dużo znaków zapytania jest przy tej inwestycji. Łącznie z tym, że na razie oczywiście została przedstawiona piękna wizualizacja. Ale od wizualizacji do wybudowania jeszcze no, trochę czasu tutaj minie. Wiemy, że pan prezydent Hanzel, co by o nim nie mówić, no, jest mistrzem sztuczek PR-owskich różnego rodzaju, więc no, ładnie jest to opakowane, ładnie jest to przedstawione. Niemniej jednak ja bym sugerował też przeprowadzenie działań w mieście, które uspokoją trochę osoby, które dzisiaj no, nie do końca życzą sobie budowy tak dużego stadionu. Ale z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę na to, że pan prezydent Ludomir Hanzel taki stadion obiecywał. Więc skoro taki stadion obiecywał, skoro dostał tą większość głosów, więc taki stadion powinien był i powinien wybudować. Więc mam nadzieję, że taki stadion wybuduje. Ja ogólnie myślę o tym, że Sandecja, żeby grać kiedyś w Ekstraklasie i być klubem rozwijającym się, musi mieć duży stadion, piękny stadion, który sponsorów zachęci i chciałbym, żeby taki stadion w mieście powstał. Znaczy pan prezydent mówił konkretnie pytany o koszty związane ze stadionem. Mówił, że spółka Nowosądecka Infrastruktura Komunalna ma kredyt 140 milionowy i ten kredyt powinien starczyć na budowę stadionu. No tak, tylko wcześniej była mowa i właśnie tu jest brak tej informacji, o którą my prosimy.
Wcześniej była mowa, że za ten kredyt będzie wybudowany zarówno stadion, jak i budynek Urzędu Miasta. Teraz wychodzi na to, że z tych pieniędzy, ja nie wiem, tak domniemam, że z tych pieniędzy będzie wybudowany tylko stadion. Zresztą nawet na tej wizualizacji internauci zauważyli, nawet było takie ciekawy quiz zrobiony na jednym z forum, czy podoba nam się wizualizacja nowego ratusza, bo tam był jakiś balon chyba postawiony, czy jakaś taka hala pod czy był stadion i był parking. No właśnie. I natomiast w ogóle nie ma mowy o ratuszu. I teraz ja się zastanawiam, czy nie było bardziej sensownym od razu w przetargu ogłosić kwestię związaną z budową stadionu na 8 tysięcy miejsc, a nie na 4 tysiące miejsc. Bo być może wtedy byłoby taniej, bo efekt skali powoduje to, że większe obiekty jednak są w efekcie tańsze od tych mniejszych. Natomiast też mieszkańców ciekawi to, co powiedziałem i co mnie niepokoi. Kto to finansuje, jaka instytucja finansowa, dlatego że nawet nie ma informacji zupełnie, przynajmniej ja szukałem i nie znalazłem, na temat przetargu dotyczącego wyłonienia instytucji finansującej ten kredyt i z drugiej strony o wynikach tego przetargu, a przecież tego typu rzeczy powinny być tutaj umieszczone i my też żadni powinniśmy być o tym poinformowani. Nas się nie informuje, jest to owiane jakąś tajemnicą. Mi też ciężko się wypowiedzieć na ten temat, dlatego że nawet nie dostaliśmy jako radni zaproszenia do udziału w tej prezentacji, a pewnie gdybym dostał, bardzo chętnie bym tam był. Niestety nie dostałem. Mam nadzieję, że ta polityka informacyjna będzie prowadzona lepiej. Znaczy, mówił pan prezydent o tym, że dziękując tym, którzy sprzyjają jego działaniom, mówił też o tym, którzy tym działaniom nie sprzyjają. No i mówił ogólnie, że teraz interesują się naszym kredytem. Takie słowa padły. Spadły też słowa i tutaj cytat sobie pozwolę przytoczyć, że pan prezydent mówił w swoim wystąpieniu, że tutaj już niedługo na tym stadionie ruchy będą tak szybkie, że niektórym oko zbieleje, a innych będzie swędział ten otwór, który mam nadzieję teraz ich swędzi. Czy pan się czuje w tej grupie osób? Jakoś przynależny do... To są słowa prezydenta Ludmila Andla? Tak, to są słowa z prezentacji sobotniej, tak. Wie pani co, ja tego nie skomentuję. Ale czuje się pan w tej grupie, znaczy czuje się pan osobą przynależną do tej grupy, która szkodzi prezydentowi? Ale absolutnie, no przecież widać po moich głosowaniach, że ja zawsze wspierałem głosowania dotyczące Sandecji, dotyczące budowy stadionu i ja w ogóle nie rozumiem, jak prezydent mógł coś takiego powiedzieć, to jeszcze podejrzewam w obecności pana prezesa PZPN-u i no, nie no, niskich lotów występ prezydenta. Natomiast nie wiem, kto miałby Sandecji szkodzić, natomiast no, ja wiem, że pan prezydent kiedy startował pierwszy raz na prezydenta, kiedy nie udało mu się wygrać, mówił, że dla niego Rada Miasta mogła być trzyosobowa czy pięcio, tak jak w miastach ze Stanów Zjednoczonych, tam podawał jakieś przykłady, więc pokazywał, że no, nie orientuje się w sprawach samorządu tak dobrze, jakby chciał. Niemniej jednak Rada jest właśnie po to, żeby kontrolować kwestie finansowe, żeby prezydentowi patrzeć na ręce i my nie robimy absolutnie nic złego, jeżeli pytamy o finanse miasta, bo drodzy Państwo, to Wy, mieszkańcy Nowego Sącza, płacicie za budowę tego stadionu i będziecie płacić w następnych latach, będziemy płacić w następnych latach. No i my dlatego patrzymy prezydentowi na ręce, to jest nic złego. Zostawmy temat Sandecji. Protest mieszkańców osiedla Dąbrówka przeciwko budowie planowanych tam bloków, budynków wielorodzinnych. Rada Miasta odrzuciła pana pomysł dotyczący wycofania tego projektu z 14 bodajże września, na pewno to było we wrześniu, aby wycofać się generalnie z tej budowy. Zawiedli pana klubowi koledzy? Bo tu gdyby trzy osoby się wstrzymały od głosu. Czym mnie zawiedli? Ja już wiele rzeczy widziałem w samorządzie, wiele rzeczy widziałem w polityce i ciężko jest mnie zawieść, natomiast najbardziej mi jest przykro, że zawiedli mieszkańców i to nie tylko moi klubowi koledzy, jak pan Dyrek czy pan Rogusz, ale również radni z Koalicji Nowosądeckiej czy Koalicji Obywatelskiej i też radny niezrzeszony, bo mieszkańcy bardzo liczyli, że podpisy zebrane, ponad 500 podpisów, będą miały znaczenie w kontekście uchwały Rady. Tym bardziej, że była to szansa też dla radnych, żeby radni wycofali się z uchwały, która nie powinna w ogóle być podjęta, dlatego że... Przepraszam, wejdę panu w słowo, bo kilka tygodni temu tutaj na pana miejscu dokładnie siedział radny Rogusz, którego pytałam o to samo i on mówi, że no trudno oczekiwać od prezydenta, żeby przekazał tą ziemię na Dom Kultury tak jak chcieli mieszkańcy, bo jak niby miałby to zgodnie z prawem zrobić, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, że za jego decyzją stoi argument pana wiceprezydenta z kolei, Artura Bochenka, który mówił o tym, że
w tym budynku wielorodzinnym będzie parter, który będzie, w którym będzie świetlica, coś na kształt właśnie takiego. Gdzie to jest zapisane, że taki, że będzie parter, w którym będzie mieściło się coś dla osiedla? Nigdzie to nie jest zapisane. Pani redaktor, Szanowni Państwo, przed podjęciem tej decyzji nikt z Urzędu Miasta, nawet z mieszkańcami, tego nie skonsultował, ani z zarządem osiedla. Po to wybieramy zarządy osiedlowe, które są takim łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a Urzędem Miasta, jako jednostki pomocnicze. Nikt nie przeprowadził takich konsultacji. Ja bym bardzo chętnie pomógł w organizacji takich konsultacji, żebyśmy mogli o tym porozmawiać. Nikt o tym nie mówił. Wrzucono nam po prostu w osiedle, w ramach którego, bo też miasto powinno być przewidywalne, o tym mówmy. Dlatego tworzy się plany zagospodarowania przestrzennego. I tam ludzie po to kupowali swoje domy, że byli przekonani, że tam powstanie zabudowa jednorodzinna lub ewentualnie rekreacyjna. I my podjęliśmy taką decyzję, że będziemy chcieli w czynie społecznym wybudować dom kultury, ale tu jest błędne myślenie, że przekazywanie komuś. My absolutnie nie chcieliśmy od kogoś przekazywania czegokolwiek. Chcieliśmy udostępnienia tej działki na tereny osiedlowe po to, aby stworzyć infrastrukturę dla miasta Nowego Sącza. Ale czy to jest zgodne z prawem? Czy są takie mechanizmy prawne, które umożliwiają prezydentowi takie działanie? Ale jak najbardziej, chociażby proszę zwrócić uwagę na mechanizm, który jest, który funkcjonuje i który miasto też stosowało. W przypadku funkcjonującego znakomicie dla Sądecczyzny, całej sądeckiego hospicjum, które się fenomenalnie rozwija i jak wiele dobrego robi. Oczywiście my pewnie nie stworzylibyśmy tak cudownej infrastruktury jak sądeckie hospicjum, niemniej jednak chcieliśmy stworzyć dom kultury, który miałby służyć całemu miastu i absolutnie miasto też miałoby wpływ, co by tam się działo. Więc dla mnie to absolutnie nie jest wytłumaczenie, tym bardziej, że ja o tym wielokrotnie mówiłem. Ale o co bardziej chodzi, panie przewodniczący? O to, że nie powstanie dom kultury, czy o to, że pod oknami budynków jednorodzinnych, domków jednorodzinnych powstanie Ja myślę, że koniec końców w ogóle nie powstanie tam blok, dlatego że ta uchwała jest bezzasadna, ponieważ jak można wysyłać wniosek o dofinansowanie inwestycji, skoro tej inwestycji nie można tam wybudować? Bo nie można. Plan zagospodarowania przestrzennego nie pozwala na to, więc mieszkańcy osiedla Dąbrówka dali szansę radnym, żeby wycofali się z błędnie podjętej decyzji. Radni tego nie zrobili. Natomiast my teraz będziemy oczywiście działać i to mocno, żeby tam te bloki nie powstały. Jeżeli będą teraz procedowane zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, będziemy składać uwagi. Jednocześnie będziemy też starali się zainteresować instytucje rządowe tym, że ten blok tam powstać nie może. I w efekcie myślę, że to też jest takie działanie, żeby po prostu przyblokować trochę nasze plany dotyczące realizacji wspaniałej inwestycji, bo to wiadomo o tym, że u nas jest bardzo prężnie działający zarząd osiedla, stowarzyszenie, osoby, które chcą się włączyć w różnego rodzaju organizacje i też w organizację tego Domu Kultury, bo powstał komitet honorowy, który zrzesza również przedsiębiorców, osoby chętne pomóc w budowie tego, więc tu radni powinni przyklasnąć takiej inicjatywie, a nie blokować inicjatywę społeczną. Zresztą ale bloki są w Nowym Sączu potrzebne. Ja tego nie neguję, są bardzo potrzebne, tylko niech będą budowane tam, gdzie pozwala na to plan zagospodarowania przestrzennego. Były propozycje innych działek, gdzie plan pozwala. I tym bardziej mieszkańcy wtedy wiedzą, nie kupuje w danym miejscu działki, żeby budować dom, bo mogą tam powstać bloki, a ja na przykład nie chcę mieszkać przy blokach, prawda? Bo tam w tym miejscu, o którym mówimy, mieszkańcy przenieśli się właśnie z bloków i oni życzyli sobie, że dla nich był fenomenalny ten plan zagospodarowania przestrzennego, bo oni chcieli zmienić sobie po prostu otoczenie, bo całe dzieciństwo, całą młodość byli w towarzystwie czy w sąsiedztwie bloków. Ja rozumiem, ale tutaj też sobie pozwolę, powiem to wprost, na przytoczenie takiej hipotezy, którą gdzieś tam przeczytałam w mediach społecznościowych, czy to nie jest tak, że ta sprawa ma drugie dno i czy to nie chodzi o to, że ona jest wymierzona przeciwko panu? To znaczy na zasadzie takiej, no głosujcie dalej na tego pana, no będziecie mieć. Znaczy ja myślę, że tu chodzi o... No pojawiły się takie głosy, myślę, że pan pewno też je słyszał. To znaczy ja powiem w ten sposób, że takimi decyzjami to nie krzywdzi się mnie, tylko przede wszystkim krzywdzi się mieszkańców. Ja myślę, że tu chodziło bardziej o to, że ja się dałem poznać z tego, że ja mieszkańców nie oszukuję. Ja mówię prosto z mostu zawsze i mówię szczerze. I my, jeżeli jest problem na osiedlu wśród mieszkańców, zawsze staramy się go natychmiast rozwiązać, rozmawiamy szczerze, organizujemy spotkania, tak jak przy okazji ulicy Zyndrama czy innych ulic. Na osiedlu nie chcemy, żeby cokolwiek było dla kogoś tajemnicą. Zawsze o tym dyskutujemy.
I myślę, że daliśmy się poznać jako osoby, które dużo w ostatnich latach na osiedlu zrobiły. Zresztą na sesji o tym była mowa, kiedy jeden z radnych powiedział, są lata chude, są lata grubsze. I na Dąbrówce w ostatnich latach, tak, w ostatnich latach na Dąbrówce bardzo dużo się działo, więc był teraz na Dąbrówce się będzie. Ale to nie tylko o to chodzi, bo ja też prezydentem był Ryszard Nowak. Dąbrówka przyspieszała, tak, a teraz... Dużo zrobiliśmy na osiedlu Dąbrówka, nawet wtedy, kiedy ja nie byłem jeszcze radnym. Natomiast teraz mnie to bardzo niepokoi, że ci radni, którzy kiedyś mogą się sami wypowiedzieć na temat swojej aktywności, jak oni działali na temat, czy w działaniach swoich osiedli, teraz próbują mówić tak, skoro ta Dąbrówka była przykładem, czy jest przykładem, że jest super osiedle, wspaniali ludzie, mieli tłuste lata, no to teraz zafundujemy im mniej tłuste lata. Czyli proszę zwrócić uwagę, ja powiedziałem wyraźnie w tym momencie z mieszkańcami, my nie oczekujemy od miasta pieniędzy, bo najłatwiej jest przyjść do miasta po pieniądze. Zresztą jest takie powiedzenie, nie pytaj, co miasto może zrobić dla ciebie, lepiej zrób coś ty dla miasta. Chcieliśmy zrobić coś my właśnie dla tego miasta i nam to zablokowano. Zablokowano nam to, żeby pokazać, że być może bano się tego, że my możemy kolejną swoją obietnicę zrealizować. Ale ja się nie będę naprawdę tym przejmował, tylko będę działał dalej, bo te osoby, które to robią, nie wiedzą jednej rzeczy, że mnie tego typu działanie, które ogromnie krzywdzi mieszkańców, mnie mobilizuje jeszcze bardziej do działania. Więc ta decyzja mnie tylko jeszcze bardziej zmobilizowała, cieszę się, że nas jeszcze bardziej scementowała i dużo też wyszło na jaw, bo pięknie to brzmi podczas kampanii wyborczej, kiedy radni, kandydaci mówią, że będą startować po to, żeby liczyć się z głosem mieszkańców. Ja stałem z tymi mieszkańcami, którzy zbierali te podpisy. Chodziliśmy razem i widziałem, ile trudu oni w to włożyli. I widziałem potem te łzy po tej decyzji radnych i to rozczarowanie, ale będę z nimi i myślę, że w koniec końców my tą sprawę wygramy. Kolejny temat. Wygląda na to, że w Nowym Sączu być może rozwiąże się problem wysypiska śmieci, tak mówiąc kolokwialnie. Zbigniew Jakubas, jeden z przedsiębiorców polskich, planuje wydać 2 miliardy złotych na instalację termiczną przetwarzania odpadów. To chyba mówiąc, można to chyba powiedzieć w skrócie, spalarnie śmieci. To jest chyba dobra informacja dla Nowego Sącza. Znaczy jest to informacja na pewno, która w końcu powinna być w Nowym Sączu podjęta. Ja też na ostatniej sesji pytałem prezydenta i nie dostałem odpowiedzi, ile jeszcze czasu będzie funkcjonowało nasze miejskie wysypisko. Jakoś Urząd Miasta unika odpowiedzi na ten temat. Wydaje mi się, że skoro pojawia się tego typu propozycja teraz, to ten czas funkcjonowania wysypiska nie jest długi. Natomiast tego typu decyzja ja sobie nie wyobrażam inaczej, ponieważ budowa spalarni odpadów w mieście, w Nowym Sączu, jest bardzo poważną decyzją, mającą też swoje konsekwencje. Konsekwencje logistyczne, transportowe i też pamiętajmy, że my jesteśmy miastem, które góruje w statystykach smogu. Oczywiście można mówić, że spalarnie odpadów będą miały cudowne filtry, najnowocześniejsze, ale były przypadki różnego rodzaju instalacji, gdzie też były nowoczesne, a potem były z tego tytułu duże problemy. Ja nie mówię, że ta instalacja, czy ta inwestycja nie jest potrzebna. Zapowiedzi są takie i generalnie takie teorie przeważają, że te nowoczesne spalarnie śmieci, czy je nazywając bardziej fachowo instalacje termicznego przetwarzania odpadów, pozostają bez wpływu na środowisko. Owszem, ale... Jeśli chodzi o sam system, tak, dlatego ja sam chcę powiedzieć o tym wyraźnie, że jestem za tym tematem, żeby o tym rozmawiać, natomiast ten temat nie może się odbywać tylko w zamkniętych pomieszczeniach ratuszowych czy na Radzie Miasta, tylko ten temat powinien być skonsultowany z mieszkańcami Nowego Sącza, żeby wszyscy mieszkańcy mogli się na ten temat wypowiedzieć. Ja osobiście uważam, że o decyzji, czy idziemy w tą stronę, czy nie, powinni zdecydować mieszkańcy w referendum. To nie powinna być decyzja prezydenta miasta czy radnych, bo to jest zbyt poważna decyzja. Jeżeli ja będę miał możliwość wypowiedzieć się w tym temacie, to będę wnioskował o to, żeby w takim temacie odbyło się miejskie referendum. Ale dobrze chyba, że temat się pojawił, bo to jest ważny temat, nie tylko dla Nowego Sącza, ale dla regionu całego. On powinien być we właściwy sposób skonsultowany, dokładnie w taki sposób, jakiego zabrakło na osiedlu Dąbrówka, bo to z winy no niestety Urzędu Miasta, bo my nawet nie wiedzieliśmy o tych blokach. Na każdym osiedlu powinien być temat tej spalarni odpadów skonsultowany, po czym mieszkańcy powinni mieć prawo wypowiedzieć się w referendum. Miasteczko multimedialne zostało sprzedane. To jest chyba kolejna dobra informacja. Wie Pani, ja bym wolał, żeby to w miasteczko multimedialne w Nowym Sączu funkcjonowało. Znaczy, bo oczywiście mam na myśli te czasy 140, obecne i to, co się tak, dzisiaj 140 dzieje, tak. milionów koszt i wartość całego miasteczka multimedialnego. Teraz zostaje sprzedane za 15 milionów.
Dziwi mnie to, tak, dziwi mnie to, czy zaczynaliście, no coś takiego. Natomiast dziwi mnie to, że tak owiane tajemnicą jest na razie informacja o tym, kto nabył to miasteczko, co by tam miało to, czy być. Czy może chodzi o dokumentację po prostu, o to, że póki natomiast coś jeszcze nie jest sporządzone? Ja żałuję mimo wszystko, że tam nie udało się tego pozyskać na cele miejskie miasta Nowego Sącza, bo uważam, że można było działać w tym temacie, żeby miasteczko multimedialne było własnością Urzędu Miasta. No na razie trudno mi się w tym temacie wypowiadać, bo nie wiem, co tam powstanie. Jeżeli ktoś to nabył, to pewnie ma na to jakiś pomysł, bo jednak to pieniądze nie są małe. Niemniej jednak ja bardzo żałuję, że ten pomysł, który miał tam być docelowo miasteczka multimedialnego, czegoś nowoczesnego, co wpłynie na to, że miasto Nowy Sącz znów będzie sławne na całym świecie, no niestety nie doszło do skutku. Myślę, że dobrze będzie, nawet jeżeli będzie to miejsce, które da nowe miejsca pracy, które gdzieś tam przyczyni się do rozwoju Nowego Sącza. No, miejmy taką nadzieję, wie pani, że tak jak będzie ze mną rozmawiać, bo ja bardzo się troszczę o miejsca pracy z racji wykonywanego mojego zawodu. Mam nadzieję, że tak będzie, chociaż nie wiemy, co tam będzie, ale oby to było z pożytkiem dla miasta. I na zakończenie próby odwołania przewodniczącej Rady Miasta Nowego Sącza. Państwo mówicie nie raz, mówicie nie po raz drugi. Nie jest ten wniosek poddawany pod głosowanie. Ostatnio był wniosek o to, aby zwołać sesję nadzwyczajną i też wygląda na to, że chyba nie. Ale nikt nie mówi nie odwołaniu. Nikt nie mówi nie odwołaniu. Skoro jest wniosek, a to jest odwołanie, jakby jednoznaczne. No, jednoznaczne. Jest problem, ponieważ nie można tego odwołania przeprowadzić w procedurze zdalnej. To ja zapytam inaczej. To jaki jest problem, żeby zwołać sesję stacjonarną? No momencik właśnie. Proszę zwrócić uwagę na co. Pan sekretarz Lachowicz, i naprawdę no, mnie wtedy śmiech ogarniał, jak czytał bodajże oświadczenie firmy, która nas wyposaża w sprzęt, że oni są w stanie nam zorganizować możliwość zdalnego głosowania poprzez ten program, na którym pracujemy. Natomiast no żadnego certyfikatu nam nie przedstawiono. Ale, wyobraźmy sobie zwołanie sesji, bo tym my tu się doktoryzujemy na czymś, co tak naprawdę sobie, nie jest istotne. Wyobraźmy sobie, pani redaktor, że głosujemy poprzez zdalnie, zapewniają nas, że jest to tajne i za chwileczkę sytuacja jest następująca, że ktoś to podważa i w tym momencie mamy ogromny problem w mieście. Jeżeli chodzi o sesję natomiast stacjonarną, to no, proszę zwrócić uwagę. Mamy teraz praktycznie już podchodzimy po 20 tysięcy zachorowań dziennie. Skoro mieli taki pomysł i mieli większość już dużo wcześniej, kiedy tych zachorowań nie było, dlaczego wtedy nie składali? Ale składali przecież pierwszy raz padł ten wniosek. Z tego co ja wiem, PiS utracił większość w Radzie Miasta bodajże w miesiącu lipcu. Więc była okazja i wtedy nie było takich zachorowań, żeby taką sesję zwołać. Ale w sierpniu się nie spotykaliście, z tego co pamiętam. Ale w sierpniu był, nie, bodajże spotkaliśmy się pod koniec sierpnia. To była sesja nadzwyczajna, albo na samym początku września, ale być może to był koniec sierpnia i też była taka możliwość. Nie skorzystano z tego. Natomiast teraz ja widzę w tym ewidentnie to, żeby powodować tutaj jakieś takie wojny polityczne. A proszę sobie zwrócić uwagę, teraz jeżeli byśmy zrobili decyzję o posiedzeniu stacjonarnym, to jest kwestia taka, przede wszystkim, wyobraża pani sobie, że na sesję do ratusza, na salę ratuszą, która wbrew pozorom jest małą salą, przychodzą tak radni, przychodzą dyrektorzy wydziałów i przychodzi grupa na przykład 500 mieszkańców, którzy podpisali się pod projektem uchwały czy pod podpisami, a wiem, że też i mieszkańcy z innych osiedli, którzy się nie zgadzają z decyzjami miasta, przychodzą, a tak przewodnicząca rady ani prezydium rady nie ma możliwości wtedy zablokowania mieszkańcom udziału w sesji rady. Panie nie mamy takiej, ale po momencie, pierwsze i pan nie wie dobrze i ja wiem dobrze, że 500 mieszkańców na pewno na sesję nie przyjdzie. To jest pierwsza sprawa. Ale druga sprawa to jest taka, że można zwołać sesję nadzwyczajną, która będzie miała jeden punkt o odwołanie przewodniczącej albo dwa punkty o wybór nowego przewodniczącego. A skąd pani wie, że na przykład będzie taki wniosek i w tym momencie podczas tej sesji nie będzie wniosku o poszerzenie porządku obrad, o jakiś ważny projekt dla mieszkańców, bo może tak być. I kwestia jest kolejna. Też z drugiej strony proszę zrozumieć to, że zresztą bardzo mi się podobała wypowiedź jednego z mieszkańców podczas sądy ulicznej, który powiedział, że jego interesuje głównie to, żeby Rada Miasta podejmowała uchwały. Rada Miasta podejmuje uchwały, Rada Miasta normalnie pracuje, miasto nie stoi. Znaczy, ja nie wiem, czy normalnie pracuje, czy można normalną pracą nazwać telefonowanie do kogoś po 10 razy, wypytywanie. To jest już kwestia organizacji tej pracy. Natomiast czy pani zauważyła, że przez okres pandemii zostały zablokowane, czy nie były podjęte jakieś uchwały, bo Rada się nie zebrała? Rada pracuje normalnie. Tak samo pracuje Sejmik Województwa Małopolskiego, który pracuje również zdalnie. I też
tutaj no nie mogę powiedzieć w szczegółach, bo to jest... No, ale czy tam odwołanie wicemarszałka nie odbyło się... Tajemnica medyczna, że też mamy w gronie naszych radnych, mówię całej rady, radnych, którzy mają różnego rodzaju obawy i problemy ze zdrowiem. Dla mnie nie jest wytłumaczeniem to, że ktoś dwa razy się szczepił, bo dużo moich znajomych w tej chwili po dwóch szczepionkach bardzo mocno przeszli COVID. Ja sam bym tego też pewnie nie chciał przechodzić. Więc w tym momencie my wykluczamy tą grupę radnych, która ma obawy o swoje zdrowie i nie przychodzi na sesję Rady Miasta w formie stacjonarnej, tylko chce uczestniczyć w formie zdalnej. To ja zapytam inaczej, do kiedy? Tak macie Państwo zamiar obradować? Ja mam nadzieję, że to się skończy jak najszybciej, ten czas, w którym jesteśmy w tym momencie i będziemy mogli wrócić do normalnego obradowania, takiego jakie było w mieście, nie tylko w mieście, ale we wszystkich samorządach przed pandemią. Niemniej jednak teraz nie ma warunków na to, żeby taką sesję można było przeprowadzić w trybie stacjonarnym. Natomiast jeżeli te warunki się pojawią, to na pewno pierwszym punktem, który na tej sesji się pojawi, jeżeli wnioskodawcy nadal tego będą chcieli, będzie punkt odwołanie przewodniczącej. To nie jest żaden problem. Zresztą proszę też się, niech myślę, radni z Koalicji Obywatelskiej czy z Platformy przeorientują się i zobaczą też troszeczkę, co się dzieje w Krakowie, gdzie jest sytuacja podobna z panem przewodniczącym z Platformy Jaśkowcem, którego również chcą odwołać, a on też zwołuje sesję w trybie zdalnym. No to co, no to w Krakowie można, w Dolnym Sączu nie można, no to taka trochę mentalność Kalego. Więc spokojnie, absolutnie taka decyzja będzie, czy taka uchwała będzie głosowana, czy projekt uchwały w formie stacjonarnej, kiedy będzie to możliwe. Czyli w bliżej nieokreślonej przyszłości. Ja mam nadzieję, że stanie się to mimo wszystko szybko, bo chciałbym też wrócić do sesji stacjonarnej. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio, za rozmowę. Widzom, internautom za uwagę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.